Hej, jeżeli jesteście podobnie jak ja osobami, które lubią inwestować w siebie, lubią inwestować w swoją pasję, a w przypadku naszej pasji, czyli fotografii, to inwestowanie w sprzęt, w akcesoria, to jest praktycznie worek bez dna i wieczne dokładanie, wieczna skarbonka, to możecie po czasie zorientować się, że część rzeczy, które kupiliście, leżą obecnie od jakiegoś czasu na półce i nie są używane prawie wcale, albo nie użyliście ich dosłownie nigdy. W tym materiale chciałbym przedstawić Wam kilka rzeczy, które moim zdaniem należą właśnie do takiej kategorii. I ten materiał będzie skierowany przede wszystkim do osób początkujących, które swoją przygodę z zakupami, z zakupoholizmem fotograficznym dopiero rozpoczynają. Mam nadzieję, że pomoże Wam ten materiał uchronić troszeczkę siebie i swoje portfele przed zbędnymi wydatkami. Hej, ja mam na imię Przemek, fotografią zajmuję się od mniej więcej 15 lat, a fotografią przyrody od 5. I na tym kanale pokazuję Wam to, czego sam w tym czasie się nauczyłem i dzielę się swoimi metodami, które pomagają mi wykonać zdjęcia takie jak na przykład te. Na tym kanale dowiecie się, jak wykonywać poprawne technicznie i ciekawe zdjęcia, ale też zobaczycie, jak ja stosuję tą wiedzę w praktyce. Pamiętajcie natomiast, że wszystkie rzeczy, które ja wymienię w tym odcinku, są rzeczami, które w bardzo specyficznych warunkach mają oczywiście swoje zastosowanie, bo każde akcesorium, każda rzecz powstała po coś, w jakimś celu. Ja tutaj staram się odsiać tylko te, które zdecydowanie na początku mogą wydawać się bardzo zachęcające do zakupu, ale bez takiego przemyślenia, bez doświadczenia w kwestii kolekcjonowania tych akcesoriów, część z Was na pewno, tak jak ja w przyszłości, zakupi je, myśląc, że poprawi to Wasze fotograficzne efekty, a w praktyce, no, nie do końca może tak być. Numer jeden na mojej liście to zdecydowanie filtry fotograficzne. Są dwa typy filtrów fotograficznych, które uważam, że są przydatne szczególnie w fotografii krajobrazowej i na przykład studyjnej albo do nagrywania wideo. I są to filtry odpowiednio polaryzacyjne, ponieważ filtr polaryzacyjny powoduje efekt, którego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zimitować czy wywołać w obróbce. Przy większości filtrów możemy spokojnie stwierdzić, że umiejętne posługiwanie się Lightroomem czy Photoshopem pomoże nam sprawić, żeby efekt, który moglibyśmy wywołać przy użyciu filtru, powstał w programie. Więc zakup filtra w takim celu może być nieopłacalny. A drugi typ filtrów, które pomagają w terenie w znacznej części przypadków, to są filtry szare, filtry ND. To są filtry, które ściemniają nam, obniżają ekspozycję całej sceny. Tak jak teraz za mną widzicie przepał na niebie. Ja jeszcze w tej chwili nie jestem pewny, czy uda mi się to uratować w postprocesie. Natomiast gdybym miał filtr szary, raczej nie martwiłbym się tym. I to są takie bardzo specyficzne warunki przy fotografii. To, co jest za mną, ten przepał, my możemy sobie regulować na przykład przysłoną czy czasem naświetlania. Przy wideo ja muszę mieć czas naświetlania dostosowany do ilości klatek, w jakiej ten film będzie wyświetlany, więc nie mam tutaj aż takiego pola manewru jak przy zdjęciach. I to są dwa zastosowania dla filtrów. Jeżeli wiecie, że będziecie korzystać z tych dwóch rodzajów filtrów w tych dwóch konkretnych przypadkach, to zdecydowanie polecam Wam zakup tych dwóch. Natomiast jest jedna rzecz, która utarła się jak mit w fotografii i jest to zakładanie filtra UV na przednią część obiektywu, po prostu używanie filtra UV. I pomimo tego, że gdzieś jako relikt czasów minionych można jeszcze na forach fotograficznych i na grupach spotkać masę osób, które mają przeświadczenie o tym, że ten filtr UV ochroni Wasz obiektyw w razie jakiegoś upadku czy zarysowania i może rzeczywiście tak jest, to na ten moment obiektywy mają już zastosowane na frontowej soczewce tak świetne powłoki, że raczej nie trzeba się martwić o jakieś większe czy mniejsze zarysowania. No a w przypadku jakiegoś upadku czy kontaktu z gałęzią, wydaje mi się, że nawet ten filtr UV nie pomoże. Bo musicie wiedzieć, że filtry UV stosowane są głównie jako właśnie ta pseudoochrona obiektywu, a nie jako coś, co pomoże Wam zwalczyć jakieś refleksy słoneczne, odbicia czy inne niechciane właściwości optyczne, które mogą przedostawać się bez tego filtra UV do Waszego obiektywu. Ja osobiście z filtra UV korzystałem właśnie w takim celu, bo bałem się panicznie o mój obiektyw, że on się uszkodzi, że gdzieś nim uderzę, więc lepiej ten filtr nakręcić. Natomiast wystarczy pomyśleć o jednej bardzo prostej rzeczy, aby wyleczyć się z takiego myślenia. Jeżeli korzystamy z obiektywu, który jest niesamowicie dopracowany optycznie, sztab, wiecie, wielkich głów pracował nad tym obiektywem, zastosowane są tam soczewki, cały obiektyw, rząd soczewek, seria soczewek, które są odpowiednio zakrzywione, mają odpowiednie właściwości optyczne, kosztowały też nieraz jako cały obiektyw kilka lub kilkanaście w przypadku fotografii przyrodniczej lub kilkadziesiąt nawet dobrych tysięcy. No i teraz, czy my chcemy dokręcać do idealnie obliczonego obiektywu, do idealnie wyważonego optycznie obiektywu, czy chcemy tam dokładać jeszcze element szklany na samym początku,
o wartości dosłownie ułamka tego obiektywu, czy my chcemy zasłaniać sobie obraz, który widzi ten obiektyw za kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy filtrem, który kosztował kilkadziesiąt, w najlepszym przypadku kilkaset złotych. Bo tak, ja absolutnie jestem zdania, że ten filtr UV jest w stanie zmienić na przykład ostrość czy szczegółowość obrazu i ja nie potrzebuję takiego elementu, a do ochrony swojego obiektywu przed upadkami i przed jakimiś zarysowaniami używam po prostu tulipana. Te tulipany obecnie są dosyć głębokie, więc nie ma mowy o żadnym zahaczeniu czy przypadkowym uderzeniu frontowym elementem obiektywu, tak aby zarysował się on, bo po prostu tulipan skutecznie go przed tym chroni. A jak już jesteśmy przy obiektywie i przy jego przedniej soczewce, to jak dobrze wiecie, te soczewki lubią się wybrudzić. Napada na nie deszcz, zaparuje, zakurzy się. No i raz na czas jesteśmy zmuszeni przetrzeć ten frontowy element. I może być kuszące zakupienie specjalnych zestawów z magicznymi płynami, szczoteczkami, pędzelkami, jakimiś chusteczkami antystatycznymi. Takie zestawy nierzadko kosztują tyle, że można spokojnie kupić kilka takich zestawów i tą całą kwotę zrównać z kwotą jakiegoś fajnego obiektywu stałoogniskowego. I ja również korzystałem z takich zestawów, chociaż korzystałem to chyba za mocne określenie. Ja kupiłem te zestawy i korzystałem głównie ze szmateczki, która była w zestawie. Te płyny, pozostałe akcesoria, raczej nigdy tego nie ruszałem. I tak z perspektywy czasu jestem pewny, że mogłem troszeczkę inaczej zainwestować te pieniądze, niż kupować te zestawy i wymieniać je za każdym razem, jak płyn stracił ważność, no bo przecież nie będę psikał obiektywu płynem, który jest już po terminie ważności, bo mogą się stać różne dziwne rzeczy, może zejść powłoka z tego obiektywu. No i tak kupowałem te zestawy, nie do końca wykorzystując wszystko, co w tych zestawach do czyszczenia się znajdowało. A koniec końców od dłuższego czasu kompletnie tego nie używam i to, co jest dla mnie i to Wam też serdecznie polecam, to odciąży Wasz budżet, odciąży Wasz plecak fotograficzny. Noszę ze sobą tylko i wyłącznie szmatkę z mikrofibry i gruszkę do przedmuchania obiektywu i to w zupełności wystarcza. Najpierw dmucham w obiektyw, żeby pozbyć się wszystkich niechcianych paprochów z przedniej soczewki, następnie przecieram, nawet chucham czasami na ten obiektyw, przecieram go szmatką. Moje obiektywy nie są przez to ani porysowane, ani nie straciły swoich właściwości, jeżeli chodzi o jakieś powłoki przednie. Po prostu działają tak, jak mają działać i to, że ja przecieram je od 2 czy 3 lat tą samą szmatką, którą raz na czas wytrzepię, wypiorę i składam z powrotem do plecaka, to kompletnie nie ma wpływu na degradację tego obiektywu w jakikolwiek sposób, a noszenie ze sobą zwykłej szmatki i gruszki do dmuchnięcia w obiektyw powoduje, że ja po prostu więcej kasy mogę przeznaczyć na jakieś inne pierdółki, które rzeczywiście są mi potrzebne, a zestawy do czyszczenia obiektywów poszły w niepamięć. Kolejny element wyposażenia fotografa, którego zakup podyktowany może być bardziej tym, że dużo osób zachwala w ramach swoich własnych potrzeb, a niekoniecznie jest on niezbędny do używania przez dosłownie każdego, jest statyw. I oczywiście, jeżeli tak jak ja nagrywacie na przykład wideo, albo fotografujecie ptaki, czy krajobrazy, czy fotografujecie w studiu, na przykład produkty, to zdecydowanie statyw będzie dla Was dobrym rozwiązaniem, ale pamiętajcie, że tutaj również należy wziąć pod uwagę to, czy Wy rzeczywiście będziecie korzystać z tego statywu często, bo w przypadku dobrych, markowych statywów z dobrymi głowicami, takich, które wytrzymają duży ciężar, takich, które są odpowiednio lekkie, mają odpowiednie możliwości składania, rozkładania, ustawiania, takie porządne już statywy kosztują nieraz tyle, co całkiem przyzwoite obiektywy, a nieraz są dużo droższe niż na przykład jakieś jasne stałki 35 czy 50, więc statyw to też może być spory wydatek i zanim wydacie kilkaset złotych lub kilka tysięcy złotych na statyw, to sprawdźcie, czy po prostu będziecie z niego korzystać. Ja tutaj muszę Wam też podpowiedzieć jedną rzecz. W przypadku kupna statywu takiego porządnego, jeżeli zdecydujecie się już na porządny statyw, bo wiecie, że go wykorzystacie po prostu, że jest Wam w Waszej pracy potrzebny i niezbędny, macie zawsze dwie drogi. Możecie wybrać statyw w ramach tego samego modelu, tej samej marki z dwóch różnych materiałów. Statyw albo aluminiowy, albo statyw z włókna węglowego. Ten z włókna węglowego będzie oczywiście lżejszy, ale jego cena przeważnie w stosunku do takiego samego, identycznego modelowo statywu aluminiowego będzie o 1/3, o 1/4 wyższa. Kolejna rada wydaje mi się będzie wyjątkowo cenna, bo to jest coś, o czym ja akurat wiedziałam od samego początku swojej przygody z fotografią. Dużo na ten temat czytałem przed zakupem pierwszego aparatu, dużo informacji starałem się przyswoić, bo nie chciałem popełnić błędu. A wiem, że dużo osób ten błąd popełnia, więc ta rada, czego nie kupować lub może bardziej w jaki sposób coś kupować, dotyczy samego aparatu z obiektywem. Kupując swój pierwszy, czy nawet drugi, trzeci, jeżeli nie jesteście w stanie tego dobrze przemyśleć,
aparat z obiektywem, może być strasznie kuszące wydanie całego budżetu, jakim dysponujecie, na jak najlepszy aparat, a obiektyw to ten, co jest w zestawie, albo jakiś tam się dokupił używany. No, niestety nic bardziej mylnego, jest to najgorsza droga, jaką można pójść, szczególnie kupując swój pierwszy w życiu aparat. Pomyślcie o tym, jak rozdysponować budżet. I moja rada, i to jest zasada, która u mnie zawsze się sprawdza i nie widzę powodu, dlaczego ona miałaby się w ogóle nie sprawdzać. Więc wydaje mi się, że jest to taka zasada uniwersalna. Jeżeli kupujecie swój pierwszy aparat, przeznaczcie 1/3 całego budżetu na puszkę, na korpus, na właśnie aparat. Jeżeli trzeba, to kupcie nawet używany z niskim przebiegiem, sprawdźcie go sobie dobrze. A 2/3 budżetu, zdecydowaną większość tego budżetu, przeznaczcie na dobry obiektyw. Dlatego, że koniec końców aparat pozwala na, nie wiem, dłuższą pracę na baterii, czyli dłuższe siedzenie w terenie, na sprawniejszą pracę autofokusa, na więcej możliwości ustawiania, więcej trybów tego autofokusa, na klikanie w ekran lub operowanie punktem autofokusa joystickiem. Natomiast sam obrazek, jego plastyczność, jasność, to w jakich warunkach oświetleniowych możecie pracować, to jak ostre na zdjęciu będzie ludzkie oko, czy jak wyostrzone będą pióra na ptaku, którego sfotografowaliście, czy nawet to, jak bardzo rozmyjecie tło za waszym obiektem, jak bardzo malowniczy będzie cały obrazek. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie cechy zależą od obiektywu. Dlatego nie ma takiej siły, która przekona mnie, że warto kupić za większość swoich pieniędzy, które chcecie przeznaczyć na cały zestaw aparat plus obiektyw, właśnie sam korpus, a obiektyw dokupić taki, żeby był. No nie, raczej na odwrót. Kupmy taką puszkę, żeby spełniła nasze wymagania, ale obiektyw kupmy sobie dużo lepszy, za dużo wyższą kasę, taki, który posłuży nam lata, bo przecież aparaty, same korpusy, nimi w trakcie swojej fotograficznej kariery będziecie żonglować. Ale obiektywy, jeżeli kupicie sobie już na starcie rewelacyjny, ostry, szybki i jasny obiektyw, to jest ogromna szansa, że on zostanie z wami po prostu na dłużej i będzie wam się fotografować nim dużo przyjemniej niż jakimś szmelcem, który dokładany jest do zestawu. Bo w tej kwestii również mam dla was taką bonusową poradę. Zazwyczaj, nawet bym powiedział, że bardzo często obiektywy, które są dokładane do zestawu, szczególnie obiektywy 18-55 z ciemnym światłem, czyli z dosyć wysoką wartością f, nie wiem, f3 do f5.6 czy f4, to są obiektywy bardzo niskiej jakości i takie zestawy, znowu wracamy do marketów, ale wiem, że jest to bardzo kuszące, żeby pod wpływem emocji wyjść do sklepu pierwszego lepszego z elektroniką i kupić sobie zestaw z aparatem i cieszyć się, że mam. I oczywiście to jest bardzo fajne kupić coś pod wpływem emocji, bo to są rzeczy, z których też bardzo często i bardzo długo się cieszymy, takie kupione pod wpływem chwili. Ale pamiętajcie, że jak emocje już opadną i zaczniecie się zastanawiać nad tym, co tak naprawdę kupiliście, możecie dojść do wniosku, że to był błąd. I byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym w tym materiale, właśnie tym, co teraz mówię, mógł was przed tym błędem uchronić. Także obiektywy dodawane do zestawu, zestawy, szczególnie te marketowe, skonstruowane są w taki sposób, żeby za stosunkowo niewielkie pieniądze dać kupującemu, początkującemu, zestaw, który no, będzie robił zdjęcia, ale będzie tak wyważony, żeby to nie były jakieś super wysokie jakościowo zdjęcia, bo ten obiektyw dodawany do zestawu jest właśnie taką zapchaj dziurą, taki, żeby był. Więc dobra puszka, ale nie za droga i rewelacyjny obiektyw, na tyle rewelacyjny, na ile pozwala wasz budżet, ale niech ten budżet na obiektyw będzie zdecydowanie większy niż budżet na sam aparat. I muszę w tym miejscu wspomnieć o jednej ciekawostce. Ta zasada, że obiektyw do zestawu dodawany jest raczej beznadziejny, nie ma zastosowania w przypadku jednej marki, o której ja wiem, i jest to marka Fujifilm. Ich obiektyw kitowy, właśnie ten 18-55, to jest totalna rewelacja, bo w tych pieniądzach on jest relatywnie tani i z racji tego, że jest to wyjątek, że można kupić w pudełku po prostu od producenta właśnie taki zestaw kitowy z obiektywem tak dobrej jakości, to obiektywy 18-55 od Fuji bardzo często są polecane jako taki obiektyw od wszystkiego, który można sobie zostawić, nawet pomimo tego, że odradza się zatrzymywanie, raczej wszyscy zachęcają do tego, żeby jak najszybciej sprzedać ten obiektyw kitowy, który jest w zestawie, dołożyć trochę i kupić coś innego. A w przypadku Fuji raczej nie ma się czym martwić, bo te obiektywy dodawane do zestawów są bardzo dobrej jakości. A cały ten materiał chciałbym podsumować takim krótkim stwierdzeniem, które uważam, że jest bardzo niesamowicie prawdziwe. Zasada jest taka: kupuj tanie akcesoria, sprawdź, czy będziesz z nich korzystał, korzystała, sprawdź po prostu,
czy nie będzie to rzecz, która zalegnie w półce, w szafce czy w garażu. I następnie, mając już pewność, że to akcesorium, które kupiłeś czy kupiłaś, jest czymś, co rzeczywiście będzie dla Ciebie przydatne, poszukaj czegoś lepszego. Poszukaj czegoś, co rozwinie sposób, w jaki korzystasz z tego akcesorium. Poszukaj po prostu lepszego odpowiednika tego, co zostało kupione, aby to wytestować. I gwarantuję Wam, że stosując tą metodę, uchronicie się przed niepotrzebnym bólem głowy, uchronicie się przed graciarstwem, uchronicie przede wszystkim swoje portfele, a kasa, którą tym sposobem, mam nadzieję, zaoszczędzicie, będzie mogła pójść, zostać przesunięta w stronę nowych szkieł, nowych aparatów i rzeczy, które naprawdę robią zdjęcia, a nie pierdół, które marketingowcy, wielkie głowy z internetu i z reklam telewizyjnych starają się nam wcisnąć tylko po to, żebyśmy je mieli i niekoniecznie z nich korzystali. Pamiętajcie też, że jeżeli ktoś zachwala jakiś dany produkt, z którego dobrze mu się korzysta, to zachwala go głównie dlatego, że tej danej osobie ta jedna rzecz jest wyjątkowo przydatna, potrzebna, korzysta z niej. Ja też mam masę rzeczy, które w przyszłych materiałach chciałbym Wam pokazać i powiedzieć, dlaczego w mojej fotografii się sprawdzają i pokazać, dlaczego może w Waszym przypadku też będą to rzeczy, które u Was sprawdzą się równie dobrze, ale zawsze bierzcie poprawkę na to, że to, co dobre dla mnie, niekoniecznie będzie dobre dla Ciebie czy dla Ciebie. I tym, mam nadzieję, przydatnym dla Was akcentem kończymy ten materiał. Ja zostawiam Was już z tym przepięknym zachodem słońca za mną i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Hej!